Witold Waszczykowski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać teraz o tym, no właśnie, o tekście opublikowanym przez amerykański tygodnik The New Yorker. Tekst, który zdecydowanie uderza w polską historię, uderza w nas, Polaków. Więc mam taką propozycję. Na początku posłuchajmy właśnie treści tego tekstu. Kłopoty prawne dwóch historyków wynikają z ciągłych wysiłków polskiego rządu, aby oczyścić Polskę, zarówno etnicznych Polaków, jak i państwo polskie ze śmierci 3 milionów Żydów w Polsce podczas okupacji hitlerowskiej. Kiedy fakty staną na przeszkodzie temu rewizjonistycznemu wysiłkowi, historycy płacą cenę. Tak jak ta informacja pojawiła się właśnie między innymi na portalach, w mediach, pojawiła się ogromna burza. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, polska dyplomacja, polski rząd ostro krytykuje ten tekst, ostro krytykuje te aluzje, które możemy wyczytać. Między innymi właśnie taką wypowiedź możemy usłyszeć ze słów Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Ta publikacja amerykańskiego tygodnika jest skandaliczna, próbuje kreować odpowiedzialność Polski za zagładę Żydów w trakcie II wojny światowej. Zapytam pana, również jako osobę kiedyś odpowiadającą za te relacje dyplomatyczne, za te sprawy zagraniczne Polski, jak możemy w ogóle zareagować? Jak powinna polska strona zareagować w stosunku do tego tygodnika? Sprawa sądowa od razu, czy jeszcze jakieś inne pisma? No najpierw oczywiście tłumaczyć, o co chodzi światowej opinii publicznej, tak jak mówię, światowej, dlatego że New Yorker to jest ważny periodyk, który dociera do intelektualistów z całego świata i należy przede wszystkim prostować te nieprawdy, te fałszerstwa, które tam są. Fałsz polega na tym, iż w tym artykule pisze się, że Polacy jako naród zaakceptował Holokaust, a nawet był wspierającym ten Holokaust, te zbrodnie. I mówi się też o państwie polskim. No więc trzeba tłumaczyć, że Polacy oczywiście nie uczestniczyli w Holokauście jako naród. Po drugie, też nie było państwa polskiego i nie było władz polskich na terytorium polskim. Polskie władze wtedy funkcjonowały za granicą. Polski rząd funkcjonował w Londynie i nigdy nie akceptował Holokaustu, nigdy nie akceptował żadnej działalności polskiej przeciwko ani obywatelom polskiej narodowości żydowskiej, ani innym, ani tym bardziej nie akceptował przecież prześladowań Polaków. Po drugie trzeba, a to już wiemy dzisiaj po publikacji tego artykułu, trzeba tłumaczyć, że ten artykuł był napisany z inspiracji. Trzeba pokazać z inspiracji kogo. Niestety znowu jest pan Grabowski i inni, którzy przyznają się do tego, że zainspirowali autora tego artykułu. To jest po pierwsze tłumaczyć, jeszcze raz tłumaczyć i przedstawiać światu prawdziwą narrację, jak wyglądały przyczyny II wojny światowej, jak wyglądała okupacja, jak wyglądały relacje międzyludzkie na terenie okupowanej Polski. Natomiast dylematem jest, jak reagować na tego typu działania. Niestety w Stanach Zjednoczonych konstytucja dozwala na tego typu zachowanie, tego typu publikacje, jeśli one nie nawołują do przestępstwa, nie nawołują do zbrodni. Wszyscy ci, którzy piszą tego typu rzeczy, korzystają z pewnej poprawki do konstytucji amerykańskiej, która zapewnia im swobodę rzekomo badań i tak dalej. I tutaj prawo amerykańskie nie ujmie się za naszą prawdą, natomiast ujmie się za ich rzekomą swobodą do prezentowania takich poglądów. Więc jest to bardzo trudne działanie. Jak powiedziałem, my musimy mieć własną politykę historyczną, która w sposób oczywisty przeciwstawia się tym politykom historycznym fałszywym, jak rosyjskiej, jak niemieckiej, częściowo też izraelskiej. I musimy pokazywać, że Polska i Polacy byli prześladowani, byli ofiarami II wojny światowej.
Oczywiście, że tak, tylko no właśnie, te informacje, ta konstytucja w takim razie, to prawo prasowe też, które obowiązuje w Stanach, daje ogromną swobodę, ale bardzo też krzywdzi nas Polaków, nasz kraj, naszą historię. Tutaj w internecie też przeczytałam wiele komentarzy. Polacy, sami internauci są bardzo oburzeni tym artykułem i piszą, że nasza polska dyplomacja powinna wytoczyć proces temu tygodnikowi. Czy takie procesy w ogóle, no, one coś mogą dać? Jak powiedziałem, niewiele. Można wytaczać procesy za niektóre kwestie, jak na przykład kłamstwo oświęcimskie, jak na przykład nazwanie obozów Auschwitz polskim obozem śmierci i tak dalej. Tutaj można próbować coś robić. Natomiast przede wszystkim, jak powiedziałem, trzeba mieć państwową politykę historyczną, która promuje polską narrację, prawdziwą narrację. I to nie jest polityka, która będzie tylko przyjęta na forum rządu, ale ona musi być realizowana szerokim frontem. To musi być polityka realizowana przez polską dyplomację. I to polska dyplomacja robi od lat. Oczywiście pisze sprostowania, rozsyła informacje na temat historii. Natomiast to musi być też polityka realizowana przez szeroki front kultury i polskich celebrytów. Potrzebne są książki, potrzebne są publikacje, potrzebne są filmy, powiedzmy takie w typu hollywoodzkim, które pokazują tą gehennę narodu polskiego, z drugiej strony walkę, nieprzejmaną walkę narodu polskiego z okupacją hitlerowską, z okupacją niemiecką. Tego jest ciągle za mało. Tego jest ciągle za mało. Widzimy, że cały świat myli powstania z czasów II wojny światowej. Większość ciągle myśli o powstaniu w getcie, natomiast mało pamięta o powstaniu warszawskim 1943 roku, które było jeszcze większe, które było ewenementem na skalę wtedy okupowanej Europy. A to można tylko docierać do światowej opinii publicznej, jak powiedziałem, przez, no, nazwijmy to tak trochę, popkulturę, no, przez kulturę masową, która pokazywała, jak rzeczywiście było. Panie pośle, bardzo ważna kolejna kwestia, jaką chciałabym poruszyć. Od kilku miesięcy my możemy obserwować te protesty, które mają miejsce właśnie na Białorusi. Białorusini walczą tam o swoje nowe życie, o lepsze życie, o życie w kraju demokratycznym, o życie w wolnym kraju. W ostatnich dniach wydarzenie, które poruszyło szczególnie polską dyplomację, polskich polityków, ale chyba wszystkich, czyli aresztowanie polskich działaczy Związku Polaków na Białorusi. Jak możemy dzisiaj, no właśnie, czy wiemy, co się z tymi osobami dzieje i jak polska strona w tym momencie interweniuje i jak też te relacje polsko-białoruskie po tym wydarzeniu będą wyglądać? Zacznę od tego, że przypomnieć, że państwa demokratyczne, czy te dyplomacje państw demokratycznych, mają zawsze problem z dyplomacjami i z państwami autorytarnymi. Nam wolno mniej. My musimy przestrzegać własnych praw wewnętrznych, my musimy przestrzegać prawa międzynarodowego. Reżimy autorytarne tego nie muszą. Mogą nawet zabijać swoich obywateli, jak przykłady ostatnio pokazują zastosowanie Nowiczoka przeciwko własnym obywatelom. Po drugie, dyplomacje i państwa demokratyczne zawsze mają ten problem, dylemat, czy z państwami autorytarnymi rozmawiać, próbować perswazji, próbować nagradzać za pewne ustępstwa, czy zmiękczać te autorytaryzmy, czy z drugiej strony nakładać sankcje, izolować te państwa ze świata, co powoduje izolowanie też społeczeństw. No i po trzecie, mamy taki problem jak właśnie Polska, która jest bezpośrednio sąsiadem autorytarnego państwa i na terytorium tego państwa mamy poważną mniejszość polską. Mamy prawie milion Polaków, no, obywateli białoruskich. Jak reagować? Czy przede wszystkim bronić polskości w tym państwie, bronić języka, kultury Polaków, czy wspomagać ruchy demokratyczne, aby obaliły tego satrapę, jakim jest Łukaszenka. To są dylematy. To wymaga po prostu decyzji w państwie, pewnych przyjęcia, pewnych priorytetów, jak powiedziałem. Czy walczymy o polskość, czy walczymy z reżimem. Strona polska, no, jest zmuszona robić równolegle obie rzeczy. Zarówno bronić Polaków, jak również
mobilizować światową opinię publiczną, przede wszystkim europejską, przeciwko reżimowi w Mińsku. I co robimy w tej chwili? No, mobilizujemy świat. Docieramy do Amerykanów, docieramy do Europy, docieramy do instytucji międzynarodowych. Informujemy, jesteśmy jak ten whistleblower, jak mówią Amerykanie, ten sygnalista, który przede wszystkim jako pierwszy pokazuje, co się dzieje, jakie złe rzeczy się dzieją na Białorusi. Mówimy, to nie tylko dotyczy przecież Polaków, to jest łamanie po prostu praworządności, to jest łamanie, nierespektowanie praw człowieka, nierespektowanie praw mniejszości narodowych, które powinny być objęte ochroną prawa międzynarodowego, ochroną instytucji, jak Rada Europy i tak dalej. Musimy to robić, docieramy. Natomiast skuteczność oczywiście jest, jak powiedziałem, ograniczona, bo taka jest skuteczność ograniczona państw demokratycznych w starciu z państwem autorytarnym. My to mamy jeszcze zapytam pana na koniec naszego spotkania. I właśnie, kiedy się możemy spodziewać, czy te nasze apele polskiej strony mogą skutkować tym, że Polacy zostaną po prostu wypuszczeni, ale też jak będą wyglądały te relacje polsko-białoruskie po tych aresztowaniach? No tu mamy jeszcze czwarty problem, dlatego że nie jesteśmy tylko sami w zderzeniu z Białorusią, z reżimem, ale mamy też problem, iż za tym reżimem stoi Rosja. W związku z tym musimy namawiać naszych partnerów na Zachodzie i w Europie, aby również walcząc z reżimem białoruskim uwzględniali również pewne sankcje wobec Moskwy, która ten reżim chroni. No, wyroki zapadły kilkunastodniowe, więc zakładam, że po tych wyrokach, po odsiedzeniu tych aresztów nasi Polacy wyjdą. Natomiast i miejmy taką nadzieję. To oznacza, że wojna z tym reżimem nie ustanie. Będziemy w dalszym ciągu apelować do świata, aby nakładał sankcje, rozszerzał ich na biurokratów, ale również na większe środowiska. Na przykład wykluczyć Białoruś z różnych międzynarodowych instytucji i stawiamy i tutaj kropkę. Bardzo dziękuję, panie pośle. Musimy już niestety kończyć. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. A ja państwa zapraszam serdecznie na kolejną rozmowę. Dosłownie za kilka minut będzie o sprawach gospodarczych. Do zobaczenia.